Witam serdecznie. Kilkowy szlak, Rzepińskie Jeziora, 1 listopad 2013. Dzisiaj kilka słów na taki temat przeszłość. Jak traktować przeszłość? Jak podejść do naszej przeszłości? Jak sprawić, żeby przeszłość motywowała nas do przyszłości? Żeby to, co już za nami, to, co już jest nie do zmiany, to, czego już nie poprawimy w żaden sposób, jednak wpływało pozytywnie na naszą przyszłość. Generalnie na naszą teraźniejszość, którą kreujemy naszą przyszłość. Myślę, że potrzebujemy koncentrować się na tym, co dobre w przeszłości. Wierzę, że rozpamiętywanie porażek poza wyciągnięciem wniosków z nich, co jest potrzebne oczywiście, bo wnioski trzeba wyciągnąć i znaleźć jakby ten powód, dlaczego porażka zaistniała i zamknąć temat, ale rozpamiętywanie przeszłości, babranie się w tej przeszłości, tej negatywnej, to nieporozumienie. To nic nie przynosi. To jest dokładnie idealny program na przyszłość. Jeżeli skupiamy się na tym, co było złe i ciągle o tym myślimy i mówimy, że oj, gdybym to wtedy inaczej zrobił, to programujemy się na fatalną przyszłość. Na fatalną przyszłość. Dlatego wyciągajmy z przeszłości to, co było dobre. Wyciągajmy z przeszłości wnioski, które mogą nam tą przyszłość zmienić. Bo tylko taki ma ona tak naprawdę sens. No i ma sens oczywiście w tym szczególnym dzisiejszym dniu, bardzo mocny sens pamięci, dzisiejszym, jutrzejszym, pamięci o tych wszystkich, którzy odeszli, o tych wszystkich, którzy już nic nie mogą zmienić w swoim życiu. Przynajmniej tu na tej ziemi nie są w stanie nic odmienić, a my mamy jeszcze szansę. My mamy jeszcze ten czas, mamy jeszcze dany czas i możemy wszystko w swoim życiu pozmieniać. Może tyle na ten dzisiejszy kikowy szlak. Zaraz jedziemy do Zielonej Góry, jedziemy na groby bliskich. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia. Hej.